co jeszcze o szkole? Szkoła jest w porządku. Ona ma poziom. On jest bardzo niski. Ale w ogóle jest. Co jeszcze ma? Szkoła ta ma język wykładowy i nie jest to język polski. Dokładnie to, onów ten język łaciną jest. Po łacinie ich uczą, ale za to wszystkiego. On wraca do domu, dalej mówi po łacinie. O szkole. Ale przyznać trzeba, że to jest eksperyment. Jeśli oni angielskiego uczą po łacinie, to żeby się dowiedzieć, jak jest good morning po polsku, to on nosi 3 słowniki. Bo jeszcze po drodze ma awę. Ja się godzę, niech on mi biega po całym mieście za tymi lekcjami, niech mówi po łacinie, tylko żeby tego wina nie pił, no. Ja nie wiem, jak on dalece się wciągnie w temat, a człowiek woli mieć dziecko trzeźwe, prawda? Inna sprawa, że co my się staramy, żeby te dzieci mądre były, skoro one telewizję oglądają. To już przepadło. To jest naukowo stwierdzone. Taki przeciętny 7-latek, taki, to on po jednym teleekspresie jest tydzień trzaśnięty. Tak, jak on zobaczy ten sprzęt amerykański na pustyni saudyjskiej, to on z byle łopatką do piaskownicy nie pójdzie. Dzieci ambitne są. Mało tego, te dzieciaki tę politykę rozumieją. To jest dziwne, bo to często stary nie zrozumie, a dziecko złapie. Sam się z tym zetknąłem, jak 2 miesiące temu usłyszałem w dzienniku telewizyjnym, że wojska radzieckie zagrażają nam od zachodu. A taka sytuacja jest, one tam stacjonują na zachód od Polski, bo bronią bezpieczeństwa kraju, którego od roku już nie ma, przed agresją kraju, który wypożycza im koszary. To tylko dziecko zrozumie. To oczywiście chodzi o tą NRD. To była żmija Europy. To teraz wyszło na jaw, co to za ziółko. Ile oni szpiegów mieli. Agentów wszędzie na świecie, porozsiewanych. To w Polsce też. Podobno nawet Gierek był agentem Stasi. I te dzieci to rozumieją. Jak im się podobała ta nasza kampania prezydencka? No inna sprawa, że to na ich poziomie było. Ale się wciągnęły. Potem jak już tego prezydenta wybraliśmy, jak one się pasjonowały, jak te kciuczki ściskały, żeby się tylko wójcie Lechów przysiędze nie rąbnął. I nie rąbnął się, piątkę dostał. Bo poprzedni prezydent, bośmy mieli jednego takiego na próbę, na krótko. Państwo pamiętacie, też zdolny. Tak, taki co bokiem mówi. Wszystko, co miał do powiedzenia, to mówił bokiem. A jak coś bardzo ważnego, to drugim bokiem. To dziadzia Jaruzelski się rąbnął w przysiędze. I to nie jest mój żart, to jest fakt historyczny, przed Sejmem, Senatem miał powiedzieć taki fragment przysięgi: będę bronił godności narodu. A tak mu się obśliznęło, że powiedział: będę bronił jedności narodu. To nie jest to samo. Wtedy przypomniała mi się taka historia pewnej mojej znajomej, która w swoim czasie uległa ślubowi kościelnemu z jednym mężczyzną. Zresztą jej znajomym nawet. I ona też w kościele musiała przysięgać, jak ktoś się żenił, to wie. I ona również pomyliła się w jednym słowie. Tam jest taki fragment: i nie opuszczę cię aż do śmierci. Tymczasem ona powiedziała: i nie dopuszczę cię aż do śmierci. I też na weselu zebrała się specjalna komisja, żeby ustalić, co też legło u przyczyn tego błędu. Doszli do wniosku, że ze zdenerwowania się przejęzyczyła, zaliczyć jej. I ten pan młody do tej pory gania ze sztachetą tę komisję, bo ona faktycznie nie daje. Mówię o tym tylko dlatego, żeby mieć na uwadze, co się przysięga. Ale wracam do tych dzieci. One mają jeszcze jedną cechę ciekawą, mianowicie fenomenalną pamięć. Trudno powiedzieć, z jakiego powodu. Przypuszczalnie z tego, że tej gorzały nie kleją. Mają więcej mózgu w mózgu. Ale pamiętają te nazwiska polityków, hasła polityczne, nawet trudne, abstrakcyjne pojęcia,
które często starszym trzeba wyjaśniać. Ja mogę Państwu za pomocą takiej krótkiej anegdoty wyjaśnić pewne pojęcie abstrakcyjne polityczne. Otóż w pewnym małżeństwie żona strasznie męczyła męża, żeby on jej załatwił pogrzeb z kompanią honorową, czyli krótko mówiąc idiotka. Ale strasznie męczyła tego męża. On co dzień wraca z tej roboty spocony, zmęczony, bo to przecież te 8 godzin nad herbatą. Człowiek by już usiadł, herbatki się napił. Nie, ona już czeka na niego, mówi, chodź tu. Tutaj, bliżej. No. Załatwiłeś mi ten pogrzeb z kompanią honorową. I kochanie, czego ty ode mnie chcesz? Daj ty mi święty spokój i ona wtedy na niego. Tak trwało miesiącami, aż pewnego dnia on znowu wraca, znowu spocony, zdziajany. Ona już waruje w progu. Byłeś na mieście? A gdzie miałem być? Na wsi. Załatwiłeś mi ten pogrzeb z kompanią honorową? Załatwiłem. Pojutrze na 11 masz być gotowa. Mam nadzieję, że w ten sposób przybliżyłem Państwu sens terminu politycznego przyspieszenie. Dziękuję.